Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Hogat, dzisiaj gra ze mną Sylwester. Dzień dobry. A to jest kolejny odcinek naszej najlepszej serii Od Zera do Milionera. O Jezu, to taka radziona seria. A nie, przepraszam, ale to przecież nie jest nazwa serii, tylko odcinka. Ojej. No kurde, nie, no to jednak serii z farminga. Farming Simulator 19, Hogaty i Sylo, to jest nazwa serii, ale nie, hej, ukradłeś nazwę serii. W ogóle dzisiejszy odcinek, proszę państwa, no oczywiście tylko przypomnę, że jeżeli wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem i wpaść na kanał do Sylwestra. Zmieniamy kompletnie to, jak będą te odcinki nagrywane. To tak szybko, informacyjnie, później po prostu jeszcze o tym pogadamy więcej, ale na szybko przechodzimy jednak nie na moją mapę, ponieważ okazało się, że Farming Simulator 19 bardziej wspiera jednak granie na multiplayerze, przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Trudno by mi było przy małej ilości godzin, której mogę spędzić w tej grze, na to, żeby stale progresować i wypuszczać wam odcinki, dlatego postanowiłem dołączyć się po prostu do serii sylwestrowej, którą robi tam u siebie na kanale, przy okazji pomagając mu, przy okazji progresując u niego serię, a przy okazji właśnie nagrywając tutaj odcinki, mając co pokazać, ale muszę was wyzywać. Dobra, możemy już coś robić, Sylwester, ja to będę wyzywał. Bo też możesz powiedzieć, że jak właśnie wcześniejszy Farming stawiał bardziej na solo gierkę, no to ten jest bardziej... Tak, siedemnastka. Co mam zrobić w ogóle? Co chcemy zrobić, Sylwester? Z pola, przyjacielu mój drogi. Dobra, odjadę. I będziemy musieli te pole czymś zasiać, nie? Żeby nie tracić czasu, damy sobie na zasiew te pole, dajmy tutaj jakąś pszenicę może. Czekaj, bo coś mi się... Dobra, ja sobie nim odjadę. Mam gdzieś konkretnie nim odjechać, tak, żeby czy... nie zostawiał niczego, nie? Bo ja widzę, że ty tutaj na farmie nie masz ogólnie... Aktualnie dużo nie rzeczy w tym momencie, bo nie? Dużo rzeczy też robiliśmy, nie? Ostatnio. Mhm. Troszkę tutaj jeszcze syf został po ostatniej imprezie. Dobra, ja go tutaj schowam, żeby nie było. Ale tutaj za chwilę posprzątamy, więc tak, tutaj trzeba odjechać jeszcze tą przyczepą. Okej. No, a to co chciałem powiedzieć ogólnie, to, że ludzie... Wy się palnijcie, przynajmniej ta część, co pisała takie niefajne komentarze, w łeb, naprawdę, to co ja się naczytałem w komentarzach pod ostatnim filmem, to jest taka głupota, że to masakra, naprawdę. Dobra, Sylwester, ty mi mów co jakiś czas, co ja mam robić, a ja sobie będę wtedy gadał jeszcze siewnik, podjadę tym siewnikiem na pole, ustawię go na pracowniku i my sobie pójdziemy robić kontrakt do sąsiada, nie? Okej, dobra, to ty rób najwyżej, ja zaraz będziemy robić ten kontrakt, a ja sobie pogadam w tym momencie jeszcze. Pogadaj właśnie, no. Okej. Ludzie, to teraz takie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, bo jakieś zarzuty zostały mi przedstawione normalnie w komentarzach pod filmem. Po pierwsze, przypominam, ja mam na tyle mało czasu, żeby grać w jakiekolwiek gry, że ja nie oglądam dosłownie w tym momencie za bardzo nikogo, przynajmniej jeżeli chodzi o gry na YouTubie, tym bardziej na polskim, nie wiem, jak mi Sylo coś podeśle, Shepard, czy jakiś inny ze znajomych YouTuberów mi coś podeśle, to czasem coś obejrzę. Ale naprawdę, ja nie wiem, co się tutaj dzieje. Za bardzo, no tym bardziej właśnie w grach i tym bardziej u, nie wiem, jeszcze mniejszych YouTuberów, bo jeszcze jak o tych większych można coś usłyszeć, tak u tych mniejszych to nawet nie miałbym kompletnie skąd, ani jak, ani czasu, nie oglądam, szczególnie, że jeszcze tutaj mówiąc, no... Jest taka sprawa, że ja specjalnie też nie oglądam innych ludzi grających w te same gry, żeby się chociaż przez przypadek nie inspirować rzeczami i żeby nie było tak, że właśnie robię to samo. I teraz przejście do tego, że ja niby komuś ukradłem nazwę, że ja ukradłem Kaluchowi nazwę serii z GTA. Ludzie, w ogóle samo powiedzenie od zera do milionera jest tak często używane w popkulturze. To jest powiedzenie, które występuje od kilkudziesięciu lat, czy to w książkach, w filmach, serialach, no nie wiem, w grach. Bo to jest ruskina ciężka. Gdzie mam się przenieść? Na sklep, jak dasz radę. Ej, gdzie mam się na sklep przenieść? No już jestem. A tutaj, dobra, jestem. No, także to jest określenie ogólnie bardzo populistyczne, popularne, więc jak wy go nie znacie, to nie znaczy, że ono jest wymyślone przez kogoś, przez youtubera, którego oglądacie. Ja nie oglądałem nigdy tej serii u Kalucha,
A bardzo dużo używa osób tego określenia. To nie znaczy, że ja je ukradłem od kogoś. I po drugie, jeszcze tak kończąc na szybko te określenie od zera do milionera, ten tryb nazywa się od zera do czegoś. Pierwsze, co mi przyszło o 3 w nocy, nazywając odcinek, było właśnie, od zera do czegoś seria. No to możemy nazwać, że ten odcinek będzie od zera do milionera. Proste, to jest jedyne, co można było tutaj wymyślić. To jest pierwsza naturalna rzecz, która mi do głowy po prostu przyszła przy takiej nazwie i przy takiej nazwie po prostu tej kategorii. No i to było, to była nazwa odcinka, nie serii. Seria się nazywa Farming Simulator i tam kto z kim gra i tyle. Nazwa mamy serii tutaj to teraz jest ciężką rozkminę. Okej, to jest wszystko, co nam będzie potrzebne, tak? Dali nam dużo sprzętu. A tylko jeden... Ale jeden traktor i ja nie wiem, co do czego służy, bo na przykład... Wy jesteśmy tutaj mocno zamotani, bo patrz. Co przyjąłeś, powiedz mi? Prasowanie bel. No, koszt no to masz ponad do... 20, następnie osusz ją za pomocą przetrząsacza i sprasuj gotowe bele. Czekaj, przetrząsacz... No to wiemy, co to jest do sprasowania, no to tym będziemy no to prasowali. To jest prasa. Tak, tym tego używaliśmy. To mi wygląda to jest prasa. To, co to jest? To jest może ten przetrząsacz cały, czekaj. Przetrząsacz nie ma tu, to jest to. Nie ma tu nazwanego, a tam jest na pewno? To jest, tak, bo to jest... Włącz kosiarka. A to jest kosiarka? To jest kosiarka. A, no to czekaj, tak, bo to jest kosiarka. Kosiarki. Czyli najpierw jedna trzeba jest będzie ściąć. Druga na tył. Tak. Ta jest do przodu. Najwyżej traktor mój. No właśnie, bo to trzeba na dwa pojechać w Sylwester, no, na pewno. Za mało sprzętu nam dali, no. Mi się wydaje. Czyli tak, my mamy zrobić najpierw ściąć u niego, nie? Przód, tak, tył robimy ścięcie. Przetrząsaczem objechać. Później tak, przetrząsacz. Dwa mamy, jaka coś jest trudno. Ale ten jest do przodu, czy ten, ale nie, ten jest ten do tyłu jako drugi. Ten jakiś ten taki jest mały chyba do tyłu wydaje, jako no? Do drugi, no. Ten mi się wydaje, że jest jako drugi do tyłu, bo tu chyba można dwa podłączyć, nie? Mhm. Coś takiego. To jest do ładowania. To jest do ładowania chyba, dokładnie. Ale my tego kontraktu nie skończymy, niby takie małe pole, ale przyczepy nam też nie dali. Ale skamerski kontrakt, chyba najbardziej skamerski kontrakt, jaki jest możliwy. I właśnie to jest to, o czym mówiłem, ale tu musimy jeszcze w ogóle, tu mamy jeszcze te jakieś, chyba że to są twoje akurat, nie, jakieś nasiona, nawozy? Czy tego to typu moje, rzeczy, to moje, no nawóz, moje, dobra. Powiem tak, to ej, no bo traktorem, to jest tak, ja chciałbym jeszcze tutaj jedną rzecz powiedzieć, że my sobie oczywiście będziemy tak w zdanie wchodzić, bo to każdy chce coś powiedzieć, każdy ma inną myśl, więc żeby tego się nie przejmujcie. W danym momencie i czasu nie tracić, tak. Nie? To jest więc ty tam bierz ten swój traktorek. Już jadę. Ale chciałem tylko powiedzieć, że właśnie dlatego przez te kontrakty, które zostały mocno zmienione, ten Farming Simulator 19 jest mocno utrudniony w tym momencie, więc jest większa chyba tendencja do tego, że trudniej będzie wejść osobie właśnie, która po pierwsze się nie zna, bo tego jest więcej. Po drugie, trudniej będzie osobie, która po prostu mniej czasu na to poświęci, tak jak ja właśnie, mając mniej czasu, trudno będzie coś progresować, bo te kontrakty naprawdę po pierwsze są mało warte. Jak tam wchodziłem, powiedzmy tak, w Farmingu 17 wchodziłem, robiłem sobie kontrakcik, nawet taki krótki robiłem kontrakt, no i dostawałem te, nie wiem, 5000, nie? Tutaj na początku wziąłem sobie kontrakt, myślałem, że będę ten kredyt jeszcze na tym właśnie pierwszym sejwie, myślałem, że ten kredyt będę sobie spokojnie zarabiał kontraktami. Wziąłem kontrakt, no ale nie mam sprzętu. Tam od razu mamy sprzęt, tu nie mamy sprzętu. Tu musimy go wypożyczyć. Jak wypożyczamy sprzęt, to musimy za niego zapłacić. I nagle ja zamiast 900 zarobić za, powiedzmy, krótki kontrakt, a to też nie jest takie krótkie, bo to trwa, nie wiem, 20-30 minut taka robota, ja dostaję 200 euro. Także dobra, no ja mam czym pojechać. To ty tak, mi tak. Doczep do przodu to. To w sensie to mogę do przodu chyba, nie? A ty możesz sobie przetrząsacz ten przedni doczepić. Chodź, to ci doczepię. Ale ja tej kosiarki nie powinienem na przód sobie śmignąć? Tak? No tak, myślę, że tak. A to jak ma właśnie? Jak to ja ma działać? Przykład, to... Ja wiem, że ta moja kosiarka jest na przód. To najpierw ma kosić, nie? Sylwester. Tak, no najpierw trzeba kosić, a później to... No najpierw kosić. Ale to wiesz, ja będę musiał doczepić drugą stroną zapewne. Nie, potrzeb sobie przetrząsywacz. Chyba, że sobie to odłączyć. Ty mi odłącz ten, czekaj, tę kosiarkę. Ja ci to zrobię. Daj to. Chwilę. Ale bo ja chcę go do przodu, tę kosiarkę rzucić. Nie, dobry motyw zrobimy, tylko czekaj. Ale to jak ty chcesz? Ty chcesz ten przetrząsacz do przodu rzucić? Przetrząsacz i z tyłu kosiarkę? Nie, dam ci przetrząsacz do tyłu, a kosiarkę dam ci do przodu. I patrz.
Żeby naraz robić to i to? Tak. Ale to wtedy będzie chyba... Wiesz, bo to jest jakiś mały przetrząsacz w takim razie, nie? I on będzie nie? pasował do tej kosiareczki, luźno. Tak mi się wydaje. Ale to nie będzie... Lecz czekaj. No przetrząsasz, no dobra, no spróbuję, tak, czekaj, nigdy już, tego nie już robiłem, dlatego też nie ogarniam, jakimś rolnikiem to ja nie A jestem, nie lepiej bo... byłoby właśnie robić, no bo ja też nie wiem, dlatego ja to mówię, my się kompletnie nie znamy jakoś, mamy tak, że będziemy tu kombinować. Kontrakt, nam się nawet sprzęty nie zgadzają tutaj liczebnie, więc zrób coś takiego, a ja za to będę jechał pracą i to zbierał od razu. A, że w ten sposób, no ale bo wydaje mi się, że to będzie mało będziemy robić, ale teoretycznie będziemy mieli dwa naraz, tak? Że nie będziemy musieli tak, do tak, tyłu tak. doczepiać. Nie jeździć po w ten sposób, no mam nadzieję, że to tak zadziała. Dobra, jedziemy Sylwester. Na 20, testujemy to. Dobra, to jedź pierwszy, ja za tobą polecę. Dobra, może być ciężko, pewnie mogliśmy to źle pospinać, ale no pierwszy raz taki kontrakt robię, nie? No mówię, mi się wydaje, kontrakty... że to jedna maszyna powinna najpierw polecieć na dwie kosiarki. Chociaż dwie kosiarki, z drugiej to strony sensu, jak już bo... skoszę z przodu, to z tyłu, no właśnie, to z tyłu jest to lekko szersze chyba tylko i tyle. No właśnie chyba, nie, dobrze, sprzęty dobrze. Przygotowane już na duże pola. Znaczy, wypożyczyliśmy sprzęty, które są na duże pola, bo jest ta gra zrobiona. A tak naprawdę mamy małe pole i możemy z tych małych sprzętów też skorzystać, nie? A, no nie wiem, no jest taka szansa, tak jak mówiłem, dobre, ja się nie znam, ja tutaj będę twoje zadania w jedną osobę robił. Na przykład, nie? No to właśnie o tym mówiłem, właśnie to jest to. Jest to pole jest mega lipa. O, słupa przyhaczyłeś. O, fuck, no tak troszeczkę, powiem ci, że to... A, bo tu się skręca tak jeszcze. No. I próbuj te tak pole śmiesznie. Kosić, no już kombinuj. Czekaj, bo ja nie wiem, gdzie jest pole, właśnie ta minimapa, o! Minimapa to jest coś, co mnie irytuje, kiedyś ta minimapa była lepsza. I już jesteś na polu. Czekaj, ja sobie tak muszę włączyć, rozłożyć kosiarkę, opuścić, włączyć, dobra, ja zaraz, tylko teraz tak, którym to było, G zmieniam sprzęt, tak? Tak. Czyli tu było rozłóż, opuść, V-ką, i włącz, B. No, B się włącza. Dobra, i teraz włączamy kosiarkę. No, kosiareczkę odpal. Spróbuj tutaj to objechać, a ja będę za tobą jechał i prasował. Czekaj, ja potrzebuję... Chyba, tutaj trzeba jeszcze to przesuszyć. Czy to już jest tu? Tak. To już jest to pole. Czy to coś robisz tą trawą? Tak, no rozrzuca ją na boki, widzisz. Mówisz? No jak? Tak fajnie jakoś. Dobra, żebym nie wyjechał na kolejne pole. Zobaczymy najpierw, bo to chyba nawet nie powinno ciąć już. Nie, powinno ci pokazać, że to nie tak, jest... Tak. Dobra, czyli teraz tu powinno iść. Czekaj, bo ja najpierw sobie kontury tworzy, może oznaczę, bo tu nic nie widać. No pewnie. Nic nie widać, właśnie trudno jest ogarnąć to. Nie? Mocno no. Połączone. Tyk, dobra. Teoretycznie jadę za tobą. Ej, to jest szkoda, że to w ten sposób działa, szczerze powiedziawszy, nie widać. No to jest trudniejsze, zdecydowanie jest trudniejszy ten farming, no to mogę powiedzieć. Dobra, tu śmignąć, wydaje mi się, że lekko jeszcze mogłem te kontury dobra, ale śmignąć. Ale nie trzeba 100% robić też, nie? To jest też... No, dobra, ja sobie zakręcę i teraz tak, najpierw kontury, tak jak powiedziałem, no, najpierw kontury zrobię, a później będziemy w środku już robili. Też można kółeczkami także, jeździć. Póki co kontury. Też taka metoda. Tylko mówię, ja nie jestem pewien, czy jadę już, wiesz, jestem za polem, czy... W którym momencie będzie pole, dobra, cyk. A, i się robią belki, dobra. No tak, tu są te, wiesz, robisz bele, jelo. I cyk, i kolejna. Także dobra, tutaj chyba w ten sposób. Tak, w ten sposób tu. Czekaj, muszę oczaić, gdzie jestem. Największy problem będzie ze zbożeniem tego chyba wszystkiego. No trzeba będzie to poprzenosić na coś. Na ty masz jakąś, nie? Czy ty masz tylko nie tą mam. Dużą taką? Nie mam. Czekaj, bo tu już bo zjechałem była za daleko. Na modyfikacji, nie? Na tego mana trzeba będzie załadować najwyżej. No albo na przyczepę tak. do drewna. W sumie tak, dobra, ja już tutaj robię jakieś kółka czy coś w tym guście. Dobra, ja będę jechał tutaj. A te koła mi skręca źle strasznie, powiem ci. Nie tak wiem, minimalnie. Nie śmiga wszystko? Nie, że trudno, w porównaniu do farminga 17 no, po prostu wchodząc do 19 jest trudniej, zdecydowanie. Jakbym miał zacząć od 19 teraz, tak by byłoby trochę... trudniej. Ja się cieszę właśnie, wiesz co, powiem ci tak, ja jestem zadowolony z tego, że zaczęliśmy jednak od 17, tak jak mówiłem, niż od 19. Bo powiem ci, że cokolwiek ciężko. Wiem, przynajmniej na tym
przynajmniej na tych podstawach, bo ja rozumiem, że dla ludzi, którzy się na tym znają kompletnie, to może brzmieć śmiesznie, jak mówię, że ja coś tam wiem, ale w porównaniu do tego, co bym wiedział w tym momencie, nie grając w 17, to bym kompletnie nic nie wiedział. Teraz mogę się przynajmniej domyślać, mogę mieć pewien trop chodzi, jakiś, nie? Tak. I mniej więcej już wiem, że to tak śmiga, że mogę to podłączyć tu, a może to tu. Oczywiście liczymy na komentarze jakieś, które ktoś wytłumaczy tutaj niejasności, bądź nas oczywiście tutaj skontroluje, jeżeli chodzi o ogłoszenie głupich rzeczy, nieprawdy czy prawdy, bo to też prawda czy nieprawda jest tutaj dosyć różna, zależy od osób, które albo w to grają, albo tak naprawdę robią to w prawdziwości po prostu, bo to też często mają różne po prostu zdanie. Dwie różne osoby, które niby też pracują w polu, czy grają w tego farminga dużo. Jedna ma odmienną opinię od drugiej. I tutaj jest ten problem, że ja nie mam tego, wiesz, jak potwierdzić, która jest prawdziwa. Gramy sobie w gierkę, która jest symulatorem i się można pobawić, dokładnie. Ale... Dokładnie, jeżeli chodzi tak. o znajomość naszą z rolnictwa, no to jest na poziomie prawie że zerowym. Jak Także jak przykład, chcecie no to... znajomość rolnictwa na wyższym poziomie, to właśnie zapraszamy na kanały, nie wiem, jakichś chłopaków, którzy nagrywają tego typu rzeczy. Ty powiedziałeś Mafia ostatnio, Solec, że... Chłopaki, dokładnie, że Mafia Solec. To, no? To jest na przykład kanał, który też pisaliście, że zgapiłem nazwę X-Series Farminga 17, gdzie kompletnie nie widziałem żadnego odcinka od nich. Wiem, że taki kanał istnieje z tego względu, że spotkałem się z ich filmami z Rakietowej Ligi, bo kiedyś szukałem po prostu, czy ktoś w Polsce w ogóle jeszcze na jakąś troszeczkę większą skalę gra w Rakietową Ligę i trafiłem, że właśnie tam chłopaki grają i to było tyle. Także pamiętajcie co do właśnie tego odgapiania nazw czy coś. To, że wy oglądacie jakiegoś youtubera, to nie znaczy, że ja będę go znał, a tym bardziej, że będę kopiował jego jakieś rzeczy. Musicie mi uwierzyć na słowo, że po prostu ja nie oglądam prawie żadnych youtuberów, a tym bardziej specjalnie jeszcze nie podkradam im żadnych nazw, a tym bardziej kiedy ja nazywam odcinek, że to jest nazwa serii jakiejś. Come on, guys! Ogólnie na YouTubie jest tak dużo rzeczy, że jest duże prawdopodobieństwo na to, dokładnie. Że dwie osoby wpadną na tą samą rzecz. Dokładnie, jest... szczególnie, że wiesz, to jest naprawdę... Jest portalem, nie? Od zera do milionera to jest, tak jak już powiedziałem filmy wcześniej, takie to były jest. Przecież nawet. No to filmy, no. książki, seriale, gry. To określenie to jest tak po prostu frazes jest popularny, tak znany to jest frazes, że ja się dziwiłem, że ktoś może myśleć w internecie, że to wymyślił jakiś youtuber, powiedzenie od zera do milionera. Come on, naprawdę, to jest tak stare powiedzenie. Że szok po prostu, że naprawdę mi aż było głupio czytając te komentarze. God damn, my tu tak, Sylwester zresztą to słyszał, ja tak siedzę i ja się dziwię o co chodzi. Zresztą mówię, no były tam jakieś kanały, których kompletnie nie znam, tutaj Mafia Solec to tylko tak jak powiedziałem tego Raketa kojarzyłem. U Kalucha wiem, że już raz mi ktoś coś takiego zarzucał, co też nie wiedziałem o co kompletnie chodzi. No nie wiem, no trudno po prostu, no coś takiego jest i ja nic z tym nie mogę zrobić, że ludzie po prostu są głupi. Ale to od razu ja mówię, że ja takich osób no nie szanuję kompletnie, ja będę nazywał ich głupkami, to teraz żeby się ktoś do mnie nie przywalił. Że obrażasz. Ja sobie będę ich głupkami nazywał, bo dla mnie to jest głupie po prostu. Także no nic na to nie poradzicie już. Nie mogłem w ogóle do przodu jechać, bo tutaj chyba się tą trawką trochę zablokowałem, no. Minimalnie. No oczywiście wiemy też, że pola łatwo jest zrobić paskami, bo to też zawsze wspominacie, pasek do przodu, pasek do tego niż takie kółka jak teraz robimy. Tak, tylko że trudniej tutaj na tym polu, przynajmniej dla mnie w tym momencie, było ogarnięcie tego, gdzie jest po prostu początek pola, a gdzie jest jego koniec. I to jest między innymi na ten plus realistyczny, o którym wspominałem w pierwszym odcinku, że kiedy mamy trawę na polu i trawę obok, to nie idzie rozpoznać, czy to jest trawa z pola, tego, które mamy robić, czy to jest po prostu trawa. I to z jednej strony, tak jak już przed chwilą wspomniałem,
wspomniałem, to jest plus, bo realistyka tutaj jest naprawdę po prostu kozacka i naprawdę jest wysoki poziom tego, ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o praktykę, czyli o robotę, tak jak teraz robię, no utrudnia to mega, ponieważ no nie jestem w stanie po prostu tego rozpoznać najzwyczajniej w świecie. Ten drugi jeszcze przetrząsywać i to co zostało, nie? No. To znaczy wiesz, ja bym go odpiął, ja bym go chętnie i tak odpiął i po prostu te boki wszystkie powyrównywał i te takie najpierw te, w sumie nawet nie musiał go odpinać, nie, tylko po prostu... to wiesz, to można troszkę fuszerkę odwalić tutaj. Tylko te fuszerę bym trochę usunął, bo tej trawy jednak trochę zostanie. Ty widzisz, ile jest procent roboty w tym momencie? No, to jest 16% aktualnie. A, no tak, no bo tutaj bo trzeba te wszystkie rzeczy, wtedy, dokładnie, tak. Dopiero i te patrz, procenty pozajcza. I patrz, taki kontrakt, który robimy już, nie wiem, z 10 minut co najmniej, no. Jest 2,5 tysiąca, nie? A 2,5 tysiąca było napisane chyba, że jest, nie? No, a jeszcze wydaje mi się, że za sprzęt jeszcze ci potrącą. Że za wypożyczenie sprzętu ci jeszcze potrącą, bo to jest przed potrąceniem chyba. Robimy w dwie osoby, nie? A jak samemu takie coś robisz i za to dostajesz dwa koła. I to robimy w sumie na twoje gospodarstwo typowo, a nie, że ty zatrudniłeś kogoś jeszcze płacąc mu za to, nie? No tak, bo jak dajesz pracownika, to już w ogóle jest scam, taki kontrakt. Dokładnie, także, dobra, ja tu wiesz co, ja tu kawałek jeszcze podjadę za ten czas i pyknę tutaj te kawałki. Już tego polecie nie skończymy, nie masz szans tutaj tego. Też mi się wydaje, że go nie skończymy, bo tu jest naprawdę mega roboty, a też nie chcę wrzucać, nie wiem, godzinnych odcinków czy no coś. No właśnie, dlatego... Także, chociaż i tak wyjdzie ten dłuższy, albo po prostu zrobimy, albo wiesz co możemy zrobić, po prostu... No. Jeżeli tobie to nie przeszkadza, ja to najwyżej sobie później zjem. Zrobimy tak, że będzie to dłuższa nagrywka, ja najwyżej coś tam albo wytnę, albo to nie wiem, z tego dwa odcinki może zrobię. Jak tam na takiej chcesz, zasadzie, jak nie? Chcesz. Bo to, powiem tak, to jest przyjemne, jak się właśnie z kimś gra i można sobie tak popykać dłużej, tylko później to też trzeba jakoś na odcinki, bo ja tu zrobię to. Bo u mnie będą pewnie maksymalnie te dwa odcinki w tygodniu, tam u Sylwestra chyba tego więcej. Jest ile u ciebie jest tych to odcinków? Dwa dni. Co dwa dni, no to u ciebie właśnie więcej tego wychodzi, zdecydowanie. Nie, u mnie jest chyba niedziela, wtorek, nie, u mnie jest poniedziałek, środa, coś takiego chyba wychodzi. Poniedziałek, środa, później jest dobra. I niedziela. Ja tutaj podjeżdżam, cykam na to. Na live'ach też, nie, ale... Na live'ach, no to zdecydowanie, właśnie to jest to, że tutaj trzeba naprawdę prężnie i sporo grać, żeby cokolwiek było. Dlatego myślę, że nawet na plus to wyjdzie i dla mnie, i dla nas oglądających tutaj odcinki u mnie. No i dla Sylwestra ja też na plus, bo tak o tym gadaliśmy, jak tutaj, jakby tutaj tego farminga chapnąć. I myślę, że dwie osoby co najmniej tak, że to dużo, dużo fajniej wyjdzie po prostu. Zresztą... Były dwie osoby ostatnio, z którymi tam znajomych oczywiście, które też pierwszy raz teraz podeszły do tego farminga i one nawet stwierdziły na samym początku, że fajnie się gra na multi, fajnie, że można te prace tak robić na multi, ale mega trudno na singlu i raczej na singlu w ogóle nie będą grały przez to. No single jest trudny, no i to widać. I to jest to. I tak ostatnio na ROE gadaliśmy, że Farming 17 miał fajnego singla, ale troszeczkę słabszego multika. A tutaj jak nie macie do multi a tu na kogoś, odwrót. To będziecie mieli trudno, po trudno, prostu. Trudno. Nie mówimy, że się nie da, tylko że jest trudniej, szczególnie dla casuali. Może są sposoby, może będą sposoby. Może jakieś fajne wejdą czy coś. I... Dokładnie, może będą sposoby ludzi, którzy naprawdę umieją w to grać i którzy się znają, że im będzie to naprawdę łatwo iść, jednak to będzie dla takich osób łatwe, ale z takiego rzutu casualowego po prostu, czyli przez nas tutaj sprawdzone, no jest to zdecydowanie trudniejsze. Ile ja tu mogę tej trawy wyciąć jeszcze? Pojazd, narzędzie dostępne tylko do pracy kontraktowej. To jest o tyle dobrze, że nie usuwa tej trawy chyba takiej ogólnej, tylko na serio to, co jest w kontrakcie tylko i wyłącznie. Chociaż ta trawa, czy ona jest w kontrakcie? Wydaje mi się, że ona nie jest na polu. Co? Nie wiem, czy tutaj błędu małego nie zrobiliśmy. Jakiego? Bo ty przetrząsywacz miałeś, nie? No mam, cały czas. Ja mam zgrabiarkę, ja nie wiem, czy tego nie trzeba było przetrząć całej tej trawy, nie? No i dopiero później? I dopiero później, jak ona zmieni kolor albo coś, zgrabić. A to nie jest tak, że jej jest po prostu więcej, albo że ona nie jest w takich nie wiem, bo patrz paletach, teraz, jak ja sobie tu rzucona? Wjechałem. No to ja też, no bo to trzęsie się tym. Fajny. A to moje to tym trzęsie. To wszystko. Aha, bo to może to jest tak, że
Najpierw tym moim, że najpierw tym moim, a później u ciebie to w pasek. Ale wiesz, co mi się wydaje, że to moje to rozwala trawę, a to twoje zmienia w pasek, bo chodzi o to, że ty tą belą łatwiej jest w pasek to robić. Może, nie wiem, złocie. Ty czekaj, bo ja ci pasek rozwalam chyba teraz tym. Luzik, ja to i tak muszę tak mi się wydaje. Kilka razy tym, bo jest problem duży. A później prasę podepnij, jak to skończysz na przykład. To czekaj, ja bym w ogóle chyba już ten przetrząsywacz z tyłu wyłączył, tak mi się wydaje. Że no dobrze byłoby go zrobić. Jak coś nie kosiarkę pyknie, to jeszcze. Nie zaliczymy kontraktu, no. No bo, powiedzmy tak, no my się uczymy. Uczymy no, to się. No, cały czas wspominam. Lepiej się uczy, więc. Dokładnie. Widzicie, teraz na przykład byśmy zrobili duży błąd, bo jest taka opcja, że trzeba było to skosić, przetrząsywaczem objechać, wysuszyć dokładnie. To, później tym co ja mam te paski zawinąć. Powiem tak, jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to po prostu stracimy czas, ale może osoby, które się na tym znają, będą miały przynajmniej jakąś beczkę, że... Jakie głupi. Ale zdupili, ale debile, ale debile. No to trzeba będzie przetrząść tym. Aha, no tak, bo trawa po samym skoszeniu ma inny kolor. Ona jest zielona. Ona ma taki mocniejszy zielony. Już, widzisz? Tak, a później jest rozjaśniona. Teraz pytanie, ty zajedziesz. Patrz, ja ci zostawię te takie fragmenty zielone, ciemnozielone. I ty powiedz, czy ona zmieni kolor, jak ty tym swoim najedziesz dużym. Na tą ciemnozieloną. Poczekaj, to od razu zetnę tutaj. No. Bele tam zgarnąłeś. Jest inny kolor na tym. Na bele najechałeś. Dobra, ale ta kubka będę... zmienia kolor, czy nie? Zmieniła chyba na. No, zmieniła, na ten... na zielony. Czekaj, przyspieszę czas teraz na ósemce trochę. Ty, ja nie. Nie, no. A, czyli będą niektóre zielone, a niektóre. Czekaj, przyspieszę czas. I zobaczymy, czy jeszcze zmieni kolor bardziej. Ta trawa. To ona już jest, wiesz. Trawa. Dobra, to zebrane. Chyba jednak przetrząsnę jeszcze. Tak no, spróbuj, mi się wydaje. Spróbuj. Tak to chyba jednak zrobię, jeszcze bez kitu. No się taka jakby kiszonka tam zrobiła teraz, a nie słoma. No mówię właśnie, że to tak... Czekaj, zrobię tym jeszcze, podjadę, śmignę, spróbujemy, zobaczymy czy to zmieni kolor z powrotem. Najgorsze, że te bele tu przeszkadzają teraz. No, to trzeba było na końcu robić. Dobra, to zmieni kolor, to zmieni kolor. No te bele, te bele to będą tiltowały. Problematycznie, zaraz. Dobra, wydaje mi się, że jeżeli chodzi o koszenie, to chyba będzie tyle. Mhm. Patrz, bo ja mogę jeszcze zrobić, tu przejadę najwyżej po tym środku trochę. I najwyżej ja zacznę robić te bele już z tego, co ty zrobiłeś. Śmignij wodzu jeszcze na sklep, po takie jakby... Do przodu, po do te widły? Podpinane. Te widły takie, no. Po te widły, nie? Mhm. Dobra, to ja najwyżej śmignę teraz, to wyłączam. To sprzęty tutaj to rozkładam cyk. Nie przyda. A nie lepiej będzie, że... A, bo to już sam, bo to samo zniknie, nie? Później chyba to nie trzeba będzie odwozić tych sprzętów. Dobra. Nie. Ja sprzęty tu zostawiam, odłączam. Ja daję takie paseczki w razie jeszcze porobię z tych takich, co pozostawały, wiesz. I pyk. Rzeczy. Ale te belki przeszkadzają. No, dobra. Teraz tutaj podjadę. Dobra, odłączyłem sprzęt, czyli ja mam teraz wrócić się i zgarnąć takie, ten. No. Dobra. To ja jadę po widły. Powidło. Po śląsku, śląsko-gotko, ja jadę po widło. Widło. Dobra, gdzie tu jest sklep? Teraz to przed nami, nie? To jest sklep. Tak, chyba. Tak, ten z przodu. Okej, bo ja tu na tej mapie nie grałem. Ja grałem na innej mapie, także tutaj gram na Ravenport, będzie, że a ja grałem pola, na Felsbryn. Co tu aktualnie na nich robimy? Mhm. To pola, które chciałbym kupić, bo są fajne. Chciałbyś kupić, bo one są fajne. One są fajne, sklepu. Są obok siebie, są małe, takie połączyć, kwadratowe, nie? No. One są kozackie. To było nowe startowanie gierki. No. A czemu żeś nie wystartował tutaj? Zamówiska? No nie wiedziałem. Ty, nie w ogóle ten czy ten sklepik jest na takim podwyższeniu w ogóle? Czym się tylko wydaje. No, on jest na takim podwyższeniu, ten sklepik. To przykręć z przodu? Te widły? Czekaj, ja dopiero tu podjeżdżam, bo ja musiałem na to podwyższenie śmignąć. Teoretycznie powinienem móc, nie? Jak będzie tak opcja, możesz tego przypiąć, to będzie znaczy, przypał. Że coś jest nie tak w kontrakcie. Nie, powinno być, jest, tak, mogę to dopiąć. A nie podjechać ci czasem po coś jeszcze? Gdzie to będziemy pakować? Nie, na tego mieliśmy, na tirka. Na tirka, tym tirem cały czyli tej kosiary przyjada. Już nie brać stąd, jak nie, coś? Nie, bo się nie przyda do niczego. A tak, powiem ci, że tą kosiarą jakby ciąć... I ty jakbyś robił w tym momencie tym przetrząsaczem za mną jechał, to by było szybciej. Na tych większych po prostu. Trzeba było wziąć kosiarę na tył, ja bym to kosił, ty byś robił przetrząsacz
ten większy też za mną. I później te belki, a później po prostu bele i dołączanie. A my sobie skomplikowaliśmy to chyba jeszcze bardziej, bez kitu. Trochę zamotali, no ale no nie, nie no, uczymy się, dokładnie, wiadomo, także... Tak, a zaraz powiem ci tak, ja bym się nie zdziwił, gdyby w komentarzach wyszło w ogóle coś innego jeszcze. Żeby cały kontekst źle zrobiliśmy, nie? To jest taka debile, debile. Będzie tak, no debile, debile w komentarzach później z nas. Dobra, no... Dobra, ja już do ciebie tu podjeżdżam, powiem ci z tymi... trochę zamotane, ale, ale... widłami. No tylko co, ja tu nadzieję to na te widły, czy nie w ogóle? No, czekaj. Tak, przyczepia się. Nie podnieś. Muszę zobaczyć, którym to się opuszczało i ten, powiem ci. Pod X-em, a, bo tu... Ty, bo tu patrz, jak ja mogę te bele brać. Inaczej ja mogę chyba, kilka mogę wziąć chyba, tak mi się wydaje. Złóż, opuść, ładować do bel. My to musimy zwozić na strych. Że te belki masz pakować kilka... traktor i jechać z nimi. No, to może jest taka szansa, wiesz, przy okazji, ale nie dali, wydaje nie mi się, że przyczepka byłaby szybsza. No czekaj, jak ja mam je ładować w ogóle? W jaki sposób mam je sobie tu załadować? W ten sposób, czy w sposób tak, że się nadziały? Bo to chyba się nie nadzieją. Nie mam pojęcia. Ono ci spadło. O, no właśnie. Znów z tego. W jaki sposób mam to założyć, te bele? Możesz to podnieść wyżej, czy nie? No właśnie powiem ci, że trudno jest jakoś, bo to wiesz, to nie podczepiam pożycz tak, że to się przyczepia do środka. Pożycz chwilę, zobaczę zaraz. Poczekaj sekundę, tylko zobaczę, czy... Bo to jest taki szerszy ten dół, ale później jest... Gorsza to góra. Powinny, albo coś. No ale widzisz, że one się nie nabijają przecież. No właśnie. Zresztą te przód widzisz na dole, te belki u mnie w tych widłach, one mają takie... wykręcone są w sensie. To tak jakbym miał po jednej bra... No patrz, to się nie pokaż nabije. Na chwilę, traktor. Dobra, wiesz, spróbuj. Jest... Może ja ci to zagrodzę po prostu, nie, ja ci tego nie zagrodzę. Tyk. No ale to... Na tych... Poskładany, złożony. No, to już było złożone na maksa. Ja mogę troszkę podnieść. O, chyba że tak? Na wprost je wziąć i później, ale to pojedynczo trzeba byłoby chyba, patrz, weź tą jedną tu na środek, dokładnie, i teraz złóż ten, trzeba było złożyć zaraz po tym, no ale to musisz złapać najpierw. Podnieść tego bardziej nie mogę. Ale ty, bo ty się podnosisz na tym teraz, Sylwester. Czekaj. No co ty robisz? No zamotałem się na belce już teraz. No widzę właśnie, że się zamotał na belce. Próbuj, ja jadę po mana i spróbuję to manem. Dobra, ja to będę próbował tutaj zrobić. Ja widzę, że to jakieś dziadostwo się tutaj zrobiło. Tylko ty żeś mi się teraz zamotał na tym mocno. Okej. Dobra, ja mam pewien plan na to. Belki zawiozą goście i będzie najlepiej. Mam na to pewien plan. Ja za darmo tutaj nie daję 15 koła za dobę. Do wszystkiego to ma służyć. Dobra, jakby to zrobić tak i teraz to złożyć i ja to mogę jakoś do góry w ogóle jeszcze dać, żeby to mi nie spadło, czy... A nie wiem, próbuj. Czy to jest najwyższy pułap, na jaki ja to mogę wrzucić? Chyba tak, bo tam wyżej nie możesz tego podnieść chyba. Patrz, bo tu złapało tak jakby to trochę, ale to jest na poziomie... Mówię, to jeszcze wyjdzie tak, że trzeba będzie... Ty widzisz te bele po lewej stronie ode mnie? No, lewituje. Jeździ za tobą. Dobra, patrz co ja robię. Patrz co ja robię. Jeżdżąca bela. Będziesz tym łapał rączką? Tak, to jest rączką? Sprzęt, który nie zawodzi. Chwytakiem? To ci dwie przywiozłem, Sylwester. No dobra, czekaj, ja spróbuję to ładować. Zobaczmy, czy to w ogóle zmieszczę w tego chwytaka. Dobra, ja to spróbuję ci jeszcze dowieść jakieś. To bliżej troszkę mi to podwieź, jak dasz radę. No, zaraz spróbuję jeszcze, wiesz, bliżej. No tak, my to robimy na pewno źle, bo tego się tak nie powinno robić. Zdecydowanie. Ale przynajmniej śmiesznie jest. Czekaj, tam muszę do dołu. Oj, za daleko mi tą belkę dałeś trochę. O, dobra, już ci zaraz dowiozę. Zacisnę. Podnoś to wodzu. Okej. To jest bok. Dajesz. Tylko pasami będziesz mógł to przypiąć? Będę. Pasami. Ile tych belek? O fuck, wiesz, że tych belek dużo trzeba będzie zrobić. Dobra, lajcik. Tylko... Jeszcze tutaj. To ciężko jest załadować. Pamiętaj, tak.
Nie skończymy tego, dzisiaj nie ma szans. Ej, to jest problem, to jest próbujemy problem zawieść kilka belek, żeby, wiesz, sprawdzić. Bo no, płacze, możemy tak zrobić, że spróbujemy kilka i najwyżej później, nam czy to... zalicza to coś. Dokładnie, czy to na live, czy gdzieś jeszcze spróbujemy najwyżej to dokończyć, może, albo, na razie... albo ja już zostawię najwyżej Sylwestra, Sylwester gdzieś na live właśnie jeszcze zaprosi kilku znawców, dokładnie. I dadzą radę, także dzisiaj testujemy, można powiedzieć. A ten jest ciężki do obsługi. Jezu. O fuck, ty, czekaj, do góry, do góry. No tak, ja jeszcze pierwszą belkę ładuję. Ja mam problem, żeby ci kolejne zawieść. Jak to ma łapać te belki? W jaki to sposób ma to łapać? Bo ja nie rozumiem, jak to ma złapać tu. Wydaje mi się, że tu powinno łapać po jednej, później się składa to z powrotem. Ale jak ja mam łapać te belki i takie powoli bele? To wyślizgnie zaraz jeszcze z tego. Patrz tu. W jaki sposób ja mam to złapać, niby? Pyk. Składamy to. Ja pierdykam, no ja nie wiem. Czekaj. Jest jedna belka załadowana. Ja mogę teraz sobie, czekaj. Sobie tego nie wyobrażam, związana jak jest, związana jest. Jaki to jest młyn, nie robi. Wiesz co, się ja tak. Ci więcej chyba nie dowiozę w tym momencie, bo to jest mega trudno tak dowieść. Zawieziemy trzy belki zaraz i tyle będzie. Masz cztery tam, także cztery dobra, można śmignąć, czekaj. Chyba, nie? Chcę sobie troszkę poładować? Wiesz co, może ja sobie daruję ładowania. A, czekaj, można, dobra, można to tak robić. Dobra, bo tym można jednak ruszać, tak. Chyba. Czekajcie, muszę sobie klawiszologię przypomnieć. To tak, to... Tak, teraz do dołu. Co ja podnoszę? Jak ja koła podniosłem w tym traktorze? Ty... Te belki wszystkie chodzą tutaj. To do góry, czekajcie, to do góry. To do dołu. To do dołu, pyk, dobra, jest belka, zaciskam tym ją. Tym nic nie robię, tym jeszcze do dołu daję. Podnoś tu, wariacik! Tak, czekajcie, nie, bo tu... Wiesz co mi przypomina? Zabawa tym? No. Jak są te takie w marketach automaty z miśkami. A, mogę tak zrobić, dobra. Kojarzysz? No, tak, ten chwytak, że nie chcę złapać. Tak, rzucasz 2 złote i taki skam zawsze wychodzi z tego. Typical skam. I to samo mam. Dobra, ja wyczaiłem, że tu da radę tymi widłami tak do dołu jakby śmignąć jeszcze bardziej, to będzie na pewno ułatwienie zdecydowane. Więc składaj, będę w stanie na przykład jeszcze jakieś belki tu dostarczyć chyba dzięki temu. Biegł, aczkolwiek jak to złapać? Ja właśnie nie wiem, jak to złapać. To jest, bo gdyby to złapać jeszcze, to można jakoś zanieść ten, tylko nie wiem, w jaki sposób to się powinno łapać. Ty zaraz chyba aż powiem ci, ja bym sprawdził na YouTube, jak łapać w prawdziwym życiu coś takiego. Jak ja to się łapie? Ja modyfikacje wygram normalnie do podnoszenia najwyższych, najcięższych rzeczy, jakie są możliwe, że nawet traktory można przenosić i chyba zapakuję to na tą przyczepę, bo... No ja tego nigdy w życiu nie zrobię tym chwytakiem. Bez kitu. To się powinno tak łapać od góry do dołu? Nie, właśnie nie. Tak się nie da. Na modyfikację, na noszenie tych ciężkich rzeczy i z buta będę nosił te belki. Dobra, to i do dołu, tak? Pyk. Czy w ten brakuje sposób? Brakuje tutaj tej przyczepy takiej fajnej. Jest już na modyfikacjach, nie wiem, no. Nie mam kompletnie pojęcia, w jaki sposób to tak naprawdę zrobić. Ej, fajnie te bele leżą w ogóle. Na tym twoim manie. Masakra. Dobra. Ciężko cokolwiek robi. Ty, może ty daj czas jednak na jedynkę, a nie na trzydziestkę, bo to naprawdę trochę zejdzie. Dobra. A tobie zależy tu na czasie jednak, nie? Żeby na jedynce to porobić chyba. No sobie tak, bo ten manik 14 koła. No. Okej. Dajmy to do dołu. Ale to się nadrobi, wiesz. No, bardziej kontrakty trzeba będzie brać. No tak, bardziej nie skamerskie takie. Możemy pobawić, ale skam straszny, bez kitu. No ja się śmieję mega robiąc ten kontrakt. Powiem ci. No czego to ja się wypiję? Śmieję. Owiozę ale dwie bele ludzie będą jakoś wyzywać, że nie ogarniamy gierki. O, jak będzie wyzywanko. Aha, belka jedna spadła. Mana. Tak, jadę te dwie zawieść na razie. Jadę te dwie zawieść i zobaczę, jak to działa, czy dawaj w ogóle coś zaliczy. Ja kilka podrzuciłem tutaj. To ja może za ten czas uprasuję jeszcze jakieś belki kolejne. No, możesz się pobawić, czekaj. Bo i tak to trzeba będzie zrobić, tak belkę, że tak powiem. Na defreksie chudego byka. Patrz tu, jak ja ci dowiozłem kolejne belki obok. Dobra, jadę z tym na stryj.
Jeżeli te belki nagle się okaże, że one nie są wysuszone czy coś i nie zaliczy nam tego, to się zirytujesz. To będzie typowy skam. Jak oskamować w farmingu? Typowy farming simulator 19, tak, skamerski. Skamek w Harry Potterze, bez kitu. Dobra, to ja te bele będę robił, cyk. Podjadę z tutaj. Tych twoich pasków będę robił, nie? Oczywiście. No tak. Także teraz tak, włącz prasa, podnieś ładowacz, złóż prasa, no czyli musisz, włącz wiesz, prasa po prostu. Sam ręcznie wyładowywać, nie? No tak, tak, pamiętam, bo miałem taki sprzęt, takiego New Hollanda chyba u siebie miałem. No, no, no. To zbiera, a później wypluwa taką kupkę. Mhm. Dobra, zajeżdżam tutaj. Kupeczkę. Kupunie. Przydało się. Przewieziono 20% na pole 20. Łe. 10% od belki jest. 10% od belki, tak, mówisz? Tak. Przewieziono 20% na pole 20. Taki się komunikat pojawił. O, a ty jedną dałeś, czy dwie belki? Dwie i 20%. No to... Jeszcze ile trzeba? 7 belek. Yes. Powiem ci, że 6 jest gotowych tutaj blisko, w sensie do dostarczenia. Hmm. Także 6 jest bardzo blisko, a 7 ja tam już jest gdzieś dalej. Do traktora? Chociaż ty mi przez te belki nie załadujesz. Jakby był lepszy ładowacz, ten taki zwyczajny, to można było nawet pojedynczo wozić. No tak, powiem tak, to ci. Ciężko, no ciężko strasznie. Dobra, wyłączę prasę i ją rozładuję tutaj, żeby nie było. Próbuj to pakować, jest w ogóle powiem ci. Masakra. Aż mi się przypomina, jak te na początku w farmingu 17 robiliśmy wycinkę drzew i zwoziliśmy tak samo, po prostu we wszystkim, buta nie? Nosiliśmy wszystko. Dokładnie. A to jest śmieszne, tutaj. Powiem ci. Mnie to bawi. Głupie, ale śmieszne. Tak, jak, głupie, jak nie wiedzą i nieogarnięciem na przykład w tej gierce nie robić czegoś, co robimy, nie? Ludzie tak patrzą na pewno teraz i jakie co debile, Boże, co oni robią? Jak? Ale przecież to się nie łączy, przecież tego tak się nie robi. Tego się nie podpina, to nie przecież jest do tego. Przecież wszyscy tam... wiedzą, że tego tak się nie robi. Tam miałeś inną ładowarkę. Miałeś inne rzeczy, co ty nie widziałeś? No, no po nie. Po co ci ten man? On to w ogóle nie umie grać, tego mana się nie używa. Po co ci ta kosiarka? Trzeba było brać tę dużą kosiarkę, a nie tę jakąś małą kosiareczkę wziąłeś. Po co żeście sprzęty wypożyczali, jak to za darmo można było zrobić? Dlaczego sami tego nie zrobicie? Ręcznie, nie dostarczycie. Dobra, ci tu belki. Jezu, ja tu chyba za chwilę zacznę z buta serio nosić, bo... Ej, a właśnie, można, nie da się tego nosić, nie? Dalej. Wariata, właśnie. Rozładuj prasę, cyk. Rozładowałem ci kolejną no, belę. Zawiesił mi się manik. Noś to. Manik! Dobra, idę na drugą stronę, może nie wiem. Cześć, to jest tak, to jest tak. To jest tak klawiszowa. Ja się tutaj pozgarniam. Zepsuta. No mówię, to jest skamerskie, to jest tak jak na tych automatach, dokładnie tak jak powiedziałeś. To wypada, no. Wiesz, to jest tak, że skam, to... Niby wszystko spoko, ale jak przychodzi do łapania tego, to już nie jest spoko. I tym się rozszerza. Ja jeszcze nie ogarniam, co się którym klawiszem robi. Tym się podnosi do góry. Tym się obraca tak. Tym się to prostuje. Oskamowane. Jak to teraz obrócić, jak mi się to ładnie? Okay. Powiem ci, że nie mam bladiego pojęcia. Dobra, tutaj jest jakaś to kubka tak jeszcze obraca do zebrania. Tam to po środku tak jest jeszcze ogromny kubsztal tak trawy. Klikniesz dwa klawisze myszy, to lewo-prawo przesuwasz to. A no tak, no ja pamiętam. A klikniesz ja dwa pamiętam, klawisze to do działało góry, to się składa i rozkłada, nie? Ja pamiętam, że to było skamerskie w działaniu. Trudne, to jak ktoś to ogarnia, to takie ładowanie belek, to dla niego to jest, wiesz... Powiem tak, no to jak w prawdziwości, nie? Są ludzie, którzy działają takimi ogromnymi maszynami i oni dosłownie mogliby ci puszkę od coli otworzyć czymś dokładnie takim, nie? A tak to... A ty przychodzisz i nie potrafisz jakiejś wielkiej beli załadować okay, takim... składać. Nauczę się. Mając takie rany. Nie, 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 patrz tu. To się wysuwa, to się wysuwa. To ci ucieka? Ucieka. Czekaj, w bok. Jeszcze troszkę. Do góry. Którym to się do góry podnosiło? Tak, to. Dobra, tak. Trzecią kubkę ci przywiozłem, dobra, dobra, odłączam dobra to. O! Dobra, do dołu. Teraz masz to? Rozszerz to. Rozszerz ty, to! Ja spróbuję ci jakoś pomóc z tym. Rozłóż to, no. Jakby były te takie widły proste, nie? Na które się naprawdę to nabijało, to byłoby fajnie, a nie takie jakieś półokrągłe, kurcze. Dobra, jest jedna belka. Kurcze. Jest jedna belka.
Weź mi to jest troszkę jedna. Podsuń tutaj. No dobra. Właśnie chcę tak zrobić, nie? Chcę ci to trochę śmignąć. Ty, ja sobie troszkę tym manikiem podjadę jeszcze do przodu. Będzie bokczampik. Jezu, ale skam. Patrz, to jest tak blisko, że można byłoby prawie ręcznie to dostarczyć, nie? No nie da się. A jednak nie bałdzą. Okej, podjadę tutaj, tą belkę przyjmę. Dobra, ja tutaj zrobię tak, do domu. O Jezu, jaka to jest masakra. No, trudności lekkie, nigdy nie? Nigdy w życiu nie wezmę już kontraktu farmingu na belki. I też nigdy w prasę chyba nie pójdę. O, pa, 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 pa. To na tira nie załaduje. Jakby ci to zawinąć. Dobra. Ja nie załaduję? Halina? Czekaj, bo mani się przewraca, ty. Bo ci go podnoszę trochę. Dobra, czekaj, pyk. Patrz, jaka profeska. Zaczepione, podnosimy Pajek to do góry. Ci belę przywiozłem, gościu. O, czekaj, czekaj. Pięknie, no. Odczepi się czy nie? O, będzie czy nie? Czy oskamowane, jak na automatego? Wysuwa się, wysuwa się. Lata. Dobra, ale jest. O kurde. Nie! Ole, złapałem to w powietrzu, złapałem to. Złapałeś to na ten, na sznurek. Tak, Elko. Dobra, ale ja czuję, że jak będę następne przypinał sznurkiem, to będzie problem. A nie będziesz musiał jednego odpiąć? No właśnie, tak trzeba będzie szybko kliknąć. Może nie spadnie do końca. Ty, czekaj. Pa, 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 patrz jak się jedna zaczepiła tu. Która? Ale to i tak ja tego wysoko nie mogę dać. Próbuj nią zajechać na ten i trzy belki cztery belki zawieziemy zaraz. Że ci nie wypadła. Ona wypadnie. Ja coś czuję, bo ona nie jest zaczepiona, tak, patrz. Ona jest tak nielegitnie. A to jak ja zrobię większe zatrzymanie, to może u mnie te belki wszystkie tak leżą na tej przyczepie, więc... Dobra, gdzie ja mam to dowieść w takim razie? Spróbuję. To jest koło farmy mojej, tej głównej. To zaraz wypadnie. Obok twojej głównej farmy. Gdzie jest twoja główna farma, ty mi powiedz, to, panie Sylwestrze? To zaznaczone masz na mapie, takie zielone kółeczka. Że tu? Strych? O fuck, to jest kawałek stąd, powiem nie, ci. Nie, to blisko. Przez sąsiada pole możesz przejechać. Przez 21 i 22 śmignąć? Tak. Dobra, wiesz co? Spróbuję tak leciutko podjechać z tym. Ale to tam wystarczy, dobra, że na dole zostawisz, tak? Nie trzeba będzie z tym jeszcze... Nie. Podjeżdżasz tylko na tego dawać. Okej, okay, dobra, jest... spróbuję to... Ty belki, śmignąć. Tam mamy 20%, ty bierzesz 30%. Mam 60% aktualnie już. Jeżeli dowieziesz, oczywiście. Ja dowiozę. Jeżeli ja dowiozę, powiem ci tak. Dasz radę. Ty, bo ty... Powiem ci, że tu nie jest równy teren, Sylwester. Dasz radę, gościu, nie takie rzeczy się to robiło. Nie jest równy teren. Nie takie rzeczy w grach robiliśmy. To mi zaraz wypadnie, ja coś tak czuję. Ty, a jakby się uprzeć, to można byłoby to po prostu przepchnąć tutaj na ten strych. No, tylko gorzej byś ja mam wjechać do środka, nie, tu. O, dałem jedną, zaliczyło? Zobacz tak, procenty. Tak, 30% jest. Jest! Trzecia belka, dobra, spróbuję to tak zawieść. Jakby tu się dało w ten sposób trzy naraz, to by utrzymać, było. Naraz to by był kozak mi się totalny. Wydaje, że to się da, tak. Mi się wydaje, że tu dwie naraz powinny wejść belki tu. Jedna po prawej i druga po lewej, ale w jaki sposób to zrobić tak, żeby to ale weszło? Ale ja się tu cieszę, nie że mamy te małe pole, pojęcia. Większe pole. Ty, co się z tym pojazdem dzieje? To. Co tak... Jak to złożyłem, to jechać nie chciało w ogóle, powiem ci, ten traktor. Daj radę. A to jakby go magiczna siła jakaś spychała, powiem ci. Myślałem, że już pojechałeś zawieść, ale widzę, nie, że tam dalej z kamerskie te robisz. Patrz, co jest zrobione, cztery belki mam. Dobra, jedno spróbuję jakoś te dwie z tyłu uśmignąć. Pyk. A jakbym cię teraz spalnął i by to spadło wszystko. Nie, zaczepiłem to linkami. Ale ja muszę odjechać sobie trochę, bo mam to za blisko. Dobra, ja to zawieźć może, bo... No, możesz spróbować, bo... to jest tak riski tutaj wszystko położone, ta, ta. O, ale masakra jakaś. Ja to też spróbuję jeszcze tu śmignąć jakieś. Ale dobrze, że było. Zalicza nam... O Jezu. Dobrze, że nam zalicza te belki, nie? Nieosuszone. No, jakby. No. Bo jakby tego nie zaliczało, to ja cię dupię. No, weź to jakoś tu złap. Kurde, trudno jest to złapać, bo to jest blisko, po prostu. To jest mega blisko, tylko... Dobra, wiesz co, podjadę i spróbuję tę prasę bez kitu śmignąć jeszcze jedną. Ale spróbuję tutaj załadować to jeszcze jedną, bo może szybciej będzie.
Ja spróbuj. Powiem tak, próbuj. Ty już masz wprawę w tym, także wiesz, możesz próbować oczywiście. Pik. Rozkładamy to. Mani, dobra. Wstawaj. Jezu, dawaj, zbieraj. Kombinacje. Dawaj, zbieraj to. No to sobie kontrakt wybraliśmy. Krótki. Najlepszy kontrakt. Już szybciutki, szybki kontrakt. No, no szybki kontrakt. 0,8. Czekaj, ile pieniędzy za to wejdzie. Mam nadzieję, że ci zapłacą przynajmniej. Ja bym ci nie zapłacił, szczerze powiedziawszy. Powiem tak, więcej... Widział, jak to robisz. Więcej za tego mana muszę chyba zapłacić tutaj teraz w tym momencie. Bo 14 tysięcy kosztuje. Powiem tak, i tak byś go trzymał. Tak, byś z nim nic nie zrobił. Tak go muszę mieć. A go sobie wykupię za jakiś czas, ale... Na razie nie jest to. Cześć, nie, zgarniam nie to, zgarniam. Nie wiadę w ciebie spokojnie. A nie, bo ten mi się psuła tutaj. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę i zapełnię, powiem ci. Też jeszcze troszeczkę. To jest taka kupsztal, taki wielki tu jest. Cyk. Pyk. Ej, mam trzy belki. Masz trzy belki? Mam trzy belki. O kurde, to dobrze, bo ja tutaj jeszcze nie napełniłem. Pyk. Daję to do dołu, dobra. Wieź to pan! Już mam wszystko załadowane, elegancko. Wieź to pan! Jej, ciekawe ile na minusie będę po tym kontrakcie. Oh. Jak na minusie? Nie będziesz na minusie, będziesz na plusie. Dobra, jedziemy. Sylwester. Po prostu nie będzie to taki duży plus, nie? Ale to będziesz na scam. Lekkim plusie. Jest taki scam. Nie, no najgorzej. Dobra, wiozdy trzy. Nie mów, że najgorzej, bo można było to gorzej zrobić. No, można było. Jak poleciał tam! Skamer najgorszy. Jeszcze jedną belkę ze sobą bym wziął. Mało brakowało tutaj z przodu. Podciągnąć bym mógł. To ta, która została w polu. No. Dobra, zajeżdżam tutaj na tartak. Tartak, strych. Jej! Jest? Full? Jest, zrealizowany kontrakt. Został zrealizowany, super! No i to tak. To maszyny powinny teraz zniknąć, nie? 2000 tylko. Ale powiem ci, że bele tu zostały, może można je ukraść. Pewnie tak, to czekaj, spróbuję. Dwie bele, są dwie zawinięcie. Bele. Ile za belki do zawinięcia. Możesz, no, tylko musiałbyś je zawinąć jakoś, no. John Deere. Dobra ludzie, ale myślę, że w tym odcinku to było na tyle naszych przygód dzisiejszych. Zrobiliśmy, udało nam się zrobić jedną misję i zarobić 2000 euro. Właśnie dlatego twierdzimy, nawet robiąc to źle, że robiąc jednak godzinę, jedną misję za 2000 i tak zrobiliśmy to mając ten sprzęt, mając tego twojego traka, nie? Bez niego to byłby problem, dokładnie. No można byłoby pojedynczo te bele zwozić tą prasą, nie? Tą prasą można by było, nie? Ale tak, bez tego byłaby lipa. No 2000, dlatego twierdzimy póki co, że na multi to łatwiej wchodzi, chociaż i tak jest trudno. Także farming jest trudniejszy, aczkolwiek jeżeli taka forma odcinka wam się spodobała i chcecie więcej odcinków właśnie tego typu i podoba wam się ten pomysł, który przedstawiliśmy wam na początku, czyli że będziemy razem grali na tym save'ie, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem, wbijcie na kanał do Sylwestra. Mamy nadzieję, że więcej odcinków powstanie i będzie już łatwiej, jak napiszecie jakieś dobre porady, także dzisiaj grał ze mną Sylwester. Grałem, dzięki. Gramy oczywiście na jego save'ie, którego też u niego możecie oglądać, także trzymajcie się, do zobaczenia, no i na razie, cześć!